czas na siestę. Żeby mieć dobrą siestę, należy znaleźć wspaniałe miejsce. Proszę bardzo, w cienniku. Dzika przyroda, dziki Marcin, dziki Jinx. Kurwa na śruba. O, i tu jest parkura. Nie, mordo, weź się przymierz do tej gałęzi. Możesz nawet torbami, czym chcesz. Masz sznurek tam na podłodze leży ze stacji. Zrób pętelkę. I tyle. Na szyję sobie zawiąż, że ja daję stekę. Pełną. Dziś? Marcin, dziś? Poczuł się, aby się za kordu, no. I na godzinki. I ten wspaniały moment. Ojeju, kiedy ten ragot na chwilę się uspokoi. Mógłbyś się po prostu streszczać, no. A mógłbyś się odpierdolić. O, tak. No i już tam chyśle to za ucho, byle nie swoje. No, dobrze ci idzie, Marcin. Naprawdę dobrze ci idzie, tak uważam, szczerze ci mówię. Kanapki co zaraz na będziesz rzucić. Dlaczego? No przecież cię chwalę. Jak rozumiesz? Po spotkaniu kolegi Dreammastera muszę sobie uciąć drzemkę. Bo on strasznie zanudzał. Dobra, no. Jej, kurwa. 14:50. Piękna godzina na popołudniową siestę. Marcin, jak ci idzie? Jakbyś nie wiązał jakimś węzłem samorozwiązującym, tylko takim haziajem, jak buty masz zawiązane, no to by pewnie już było po. Też się kładziesz? Mam takie opcje nawet, no. No, motorka. Marcin, dziś. A to będziesz grał na skrzypce? Daj sobie spokój. No. Puścimy na YouTubie coś. No. Daj spokój, Marcinku. Taki gość wiąże ci kamienie. I pierwszą turę brałem, masz już w dupę. Pokrowczyki, nie trzeba mieć pedalskich uchwytów. Jak w Tangiri. Coś pięknego. Marcin, melduj. Nie jest lekko na tym. Mordo. Uważaj na te kleszcze z Mozambiku. Co mam na jajka? Zobacz. Co mamy na obiad? Weź na no, pokaż coś. Torba. Borba, już ma smak. Deus, Deus, Kosmateus i chipsy zaraz wyjdą. Pójdź, może to też wypierdol. Daj tą wędkę. Najlepiej no. To za burtę. Porządny kij. Marceli teraz łowi jakimś chuju muju. No. Pięknie mu nawija, polecam wszystkim forumowiczom. Co ty chcesz? No przecież dobrze. Takim się marcisz. Ja też kowo łowię. A, to jest fajny ten gość, już mam trzeci. Co będą marcić? Możecie mi na przystawkę no. Obciągnąć, a to na deser. Co na, co na, co na danie główne? No mam na przykład. Co? Nie mam nic. No dawaj, no co? No, pasztetową mam. Pasztetową to możesz psu dać, człowieku. No. Dawaj to. Ja co mam zjeść? Byle główny nas tu nie przekupisz. Dawaj. No zaraz, może po co takie nerwy, ta agresja, ta przemoc w rodzinie. Grzebiesz jak jakiś bej w śmietniku, no. I co torbę znajdzie, to zbiera, no. Naprawdę, aż tego aż tyle masz? Co? Aż tego masz tyle? Mam jagodzianki z serem. Z czym te jagodzianki masz? Z jabłkami dzisiaj. Dawaj to mordę, bo głodnym, no. Możesz zagryć sobie kiszoniakiem, czy to no. Będziemy teraz zjeść kiełbasę. Kiełbasę to możesz zaraz zjeść, chodź. Może zjedzmy coś, co ty wziąłeś, żółtka? Co nie dokazałeś mi nie brać, bo ty masz dużo, no. No zróbże mi kanapkę, no człowieku, jadę do Maka i mówię, poproszę Big Maca, myśli mi dają bułkę osobną, żebym sobie pokroił, hamburgera, żebym sobie upiekł. Widzisz tu gdzieś
że jestem z Maka. Nie jesteś z tego. Maka, Maka for. Z Forsa jesteś. Z domu dziecka. Wytarłeś to tą pachę słoną? Nie, no. Chcesz tak, nóż? Po co? Dupę sobie. Mam taki ostry, że pa. Magic Tools. To jest action. 3-4 action. No zobacz, tu dotknąłem i co mam czyste? Lałeś, świnio. Nie, no byłem. A ja gdzieś... Kurde, Dil, musisz się tak ruszać. Jak w sasie tutaj. Na łeb. No kurde, coś się wylało. No i co, no pokazuj. No co ci mam pokazać? Później ci pokażę to. No weź, że chociaż z jednej kanapki jest zrób. No robię, no widzę. Masło, pokaż, tak. Jakie masło. Ekstra. Twoja dupa jest ekstra. 82%. Pokaż. Mleczna Dolina? No jak? Nie kupił tych złodziei. No ja lubię. Ukradłem właśnie. Mnie na pół bańki, no. Za mleka, bo za mało w zgrzewce było. Chodzę się tam tylko odlać. Masło zambrowskie. Pod Biedronką tylko leje, nic więcej. A ja tam wchodzę i mówię, żeby odpisali od Krzysztofa Różdy. Proszę od tego dużo. I wychodzę. Ty co? Mortadela, nie raczej. Mieć i kieszeni portfela. No, trzeba by nam miał mortadelę. Tak wygląda. Wyglądasz, jakbyś za chwilę mógł nic nie. Ja nie chcę tego. No dobrze. Pokaż. Pasztetowa, chcę to. To jest swojska od kobity. Ta od kobity, ma jaja od kobity. Człowieku. Kobita na pewno jak grzebasę w dupie chwilę przed tym, jak tą kiełbasę robiła, napychała to. Mogłeś na tam, bank. Była się odlać tam nawet i dotykała jaj. Wygląda, jakby sobie to bardziej skurwa spod paznokci wydłubała. To jest dobra pasztetowa. Tak? No, moje dzieci jak święta przychodzą, to jedzą. Młody w butelce od najmłodszych lat miał to. Pasztetową. Tak. Do picia. Nie, czekaj, jakby był na co, jest jogurt do picia, by robili pasztetową do picia, czy by to szło. Są lody na przykład o smaku ogórka kiszonego. Chyba w dupie wsadzane. O smaku pasztetowej. Coś pięknego, nie drogo. Takie szkolenie tylko 1500 dziennie. Co? No człowieku, no chyba cię pojebało takiego. Weź to oddaj. Nie biorę tego, nie w ogóle, zero przekonania. Zero sosu, zero smakołyków, zero szczypiorku. Ale to możesz sobie ty koniu dać, a nie ja. Weź to człowieku, nawet brzydę się tego w ręce, wiesz. Proszę mi to zrobić o, tak serdecznie, od serca, nie. Nie, no weźesz mi zrób, no gówno. Ja jestem, bo mam ręce w pasztetowej. No weźesz, no. Mendo jedna, no. Dobra, zjem taką z tym ogórkiem. No będziesz mi zrób. Odcinaj to, nie będziesz przerwy miał. Już dzwony biją, no. Ogórki są dobre na pamięć. Jakbym mały. Próbuj Marcelego wzywa. W tyłek. Wujek mu wsadził w tyłek, gdy pamięta. Także, trenuj pamięć. Na, też na pewno. No człowieku, no, ty masz tak brudne ręce po twojej plecionce. Marceli ma najbardziej brudne ręce ze wszystkich. Ma nową plecionkę. Polecam każdemu, można sobie tak wytrzeć. I koszulki wszyscy. Patrz, już ma palucha ujebanego. Tu rękę, koszulkę. Tak? No. Prawda? No. Pyszne. Żałuj, że nie czytałeś. Beleca. Wszyscy sam zrobić, pałuj się.